Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek Speedruna 4.0. Gram na 10 minut i komentuję swoje ruchy. Zapraszam serdecznie, rozpoczynamy grę. Mamy ranking już aktualnie 850. Jedziemy, posunięcie E4. Komentuję posunięcia i plany. Mamy ruch C5, czyli obronę sycylijską. No to zagramy skoczek F3 z planem D4, aczkolwiek zależy jeszcze co zrobi przeciwnik. Jeżeli jest skoczek na C6, no to D4 jest jak najbardziej normalnym posunięciem, ale też można spróbować na przykład zagrać C3. Potem chyba najlepszą odpowiedzią jest na przykład ruch D5. Zagramy C3, spróbujemy sobie zbudować centrum. To może być naszym dobrym założeniem. Jest ruch E5. Powiem szczerze, to posunięcie chyba nie jest jakieś wybitne. Zagram goniec B5, żeby spróbować zbić skoczka i zbić tu. Nie jest to też założenie takie na 100%. Jest posunięcie D3, więc zaatakujmy centrum teraz. Mając na uwadze to, że związaliśmy skoczka i po wybiciu, w ogóle tutaj chyba powinno się być wybić pionkiem z C najpierw. Ale myślę, że jak widać na załączonym obrazku, nie miało to większego znaczenia dla przeciwnika. Goniec zagrał na D7. W ten sposób stworzyliśmy słabego pionka przeciwnikowi na polu D6. Teraz trzeba to dobrze wykorzystać. Chodzi mi po głowie skoczek C3, czyli dalej rozwojowe posunięcie. Wydaje mi się, że tak trzeba zagrać. Jeżeli skoczek zbije tu, będziemy mogli zbić tutaj i odbić. Też mogę spróbować teraz odbić i po wybiciu tutaj może nastąpić szach, wrócę, będzie wszystko działać. Więc hetman bije na D4. Jest wybicie. Bardzo dużo szybkich wymian przeciwnik zagrał. Wracam skoczkiem, nie tracę figury. Wszystko się dobrze zgadza. Jesteśmy w rozwoju trochę lepsi. Szybka roszada załatwi sprawę. Możliwe, że goniec F4 fajnie będzie celował w pionka. Zobaczymy, co zagra przeciwnik. Może być też opcja hetman C5, hetman E5. Tak zakładam. O! A tego się kompletnie nie spodziewałem. Bardzo ciekawe podejście, że tutaj goniec może chce zaatakować, ale ja myślę, że zbicie hetmanem jest po prostu najlepsze. Tu chodzi o to, że... O! To jeszcze lepiej, jeszcze zdobywam hetmana, bo tutaj jakby odbił hetmana na D5, to bym odbił skoczkiem. Przeciwnik nie ogarnął, za szybko pograł, ale dobra, punkt jest punkt, lecimy sobie dalej. Dalej zagrywamy posunięcie E4. Czy dzisiaj będzie festiwal ruchu C5, czy inaczej? Zakładam, że E5. Jest E5 i zagramy sobie gambit królewski po raz kolejny. Liczę na bicie oczywiście, można też grać inaczej, można i D6 zasunąć. Po biciu na F4 posunięcie goniec na C4 będzie ciekawą opcją. Zawsze to też powtarzam, grywam to bardzo często, dlatego że bardzo fajnie król się chowa na F1 po szachu. Tu w gambicie królewskim, przypominam, chodzi głównie o rozwój za cenę pionka. Pozycje mogą być bardzo ostre, ale też ciekawe. No i zapewne przeciwnik rozpatruje takie zagranie. Często hetmanem tutaj na tym etapie zawodnicy grają i jest to częsty gość. Posunięcie D6, ok, to chyba tak miękko. Od razu wyprowadzam skoczka na polu F3, żeby zrobić jak najszybciej roszadę. W zanadrzu też mam posunięcie D4 i chyba to uczynię, bo skoczek E5 będzie bardzo nieprzyjemny, więc nie pozwolę skoczkowi zagrać na E5, dlatego że jak skoczek by zagrał tutaj i jakbym wybił, to pionek by wybił i by scalił sobie pionki. Nie chciałbym tego, więc od razu D4 i przeszkadzam w założeniach przeciwnikowi, ale to też skąd to wiem? Wynika to z tego, że po prostu widzę zagrożenia dla siebie na samym początku. Od razu skoczkiem wychodzę, żeby bronić tego pola i żeby nie było ruchu D5, więc no widzę, no... Ja widzę, a jeżeli ktoś nie widzi, to co zrobić? No właśnie, praktykować. Słuchać szachusia trochę też, moi drodzy. Myślę, że warto. Aczkolwiek śmiechem żartem, ale warto przede wszystkim dużo grać, analizować partii. I wszystko się fajnie powinno ułożyć. Zrobiłem roszadę teraz po wybiciu. Wieża by odbiła, ale G5. No i widzę, że przeciwnik gra całkiem sensownie. Całkiem sensownie to wygląda. Zastanawiam się nad takim ruchem D5, ale zawsze A6 będzie to wszystko wybraniało. Myślę teraz też nad podsunięciem goniec E2, żeby spróbować tutaj zbić, ale może to być może niedostatecznie ok. Bicie tu hetmanami zbija, ja tu... No nie damy tutaj żadnego mata niestety.
Myślę sobie teraz tak. Jakby cię tu, drogi przeciwniku, załatwić? A może tutaj? A niech będzie ruch H4. Chodzi o to, że po wybiciu będę miał bicie gońcem. On może zagrać H6 i to dobrze obronić. Ale H4 zawsze będzie mu tutaj podwisało. Chociaż nie, to jest najlepszy ruch. No właśnie. Hetman D3. Zejdę ze związania. Tego nieprzyjemnego związania. Ale moment, mogę dostać takie posunięcie. Choć po tym ruchu istnieją takie pułapki jak bicie, bicie. Hetman C4. Przeciwnik postanowił tutaj mnie ukarać. Ale powiem szczerze, że nawet nieźle. Nieźle mu to ich wychodzi. Wstawimy skoczka na D5. Dlatego, żeby tutaj trochę straszył. Może przestawię hetmana na B3 i będę tam chciał atakować i pośrednio też na F7. Zagranie skoczek na G3 nastąpi, prawdopodobnie nastąpi. Choć też koń D5 ma swoje takie ukryte cele, bo jak skoczek by zagrał i hetman, to skoczek też na F6 mógłby spróbować zagrać, ale widzę, że tutaj jest niezły. To jest niezła gra, słuchajcie. Ja się obawiam, że gram z jakimś naprawdę niezłym zawodnikiem. Ten gość gra bardzo dobrze. Nie no, powiem szczerze, że gość gra mega dobrze. Na ranking 850. Rewelacja. To jest w ogóle też świetny ruch. Robi mi się trochę ciasno i muszę oddać gońca. Co tu się wyrabia? No nieźle. Może po prostu tak, bo też w zanadrzu może będę miał szacha. C6, no tam trzeba będzie bardzo uważać, ale w zanadrzu. Od razu C6 nastąpiło. No, słuchajcie, on mnie spędza mi strasznie figury teraz na złe pozycje. Na skoczek B4 na szczęście mam tu ucieczkę, figury nie tracę. Jeżeli on zrobi roszadę, a nie zrobi, zbił mi silnego gońca, to na pewno jest dobry ruch na 100%. Zagrał świetnie. W ogóle spędził mi te figury strasznie. Jak to się wydarzyło? To, że tak prosto mu to przyszło. Skoczek wraca. Nie no, rewelacja gra. Według mnie gra tu co najmniej na 1000 punktów więcej. Jak nie więcej w ogóle. Na ten moment. Wow. Hetman E7. Dobra, wieża E1 gram, żeby tutaj trzymać. Na linii E. Może B4 też wchodzi w grę. A teraz już nie, bo się wieże połączyły. Fiu, fiu, fiu. Powiem wam szczerze, jestem w szoku. Zagram gońcem na D2, tak żeby po prostu wstawić figurę. Żeby ona zwyczajnie jakoś tam grała, żeby się wieże połączyły. I jaki tutaj plan teraz zastosować? Nie mam pojęcia, ale ten zawodnik świetnie gra. No w speedrunie dzieją się różne ciekawe rzeczy, ale tego jeszcze nie grali. Naprawdę nieźle ten zawodnik gra. Aż sobie go sprawdzę, czy on ma na innym rankingu, na innym tempie jakiś ranking wyższy. 78 partii. Jaką dokładność ma wysoką? Nie no, ale wszystko wydaje się w porządku. Po prostu to jest może dobry gracz, który dopiero zaczyna. Ciekawe. Ładnie gra. Nie, naprawdę ładnie. No i co dalej teraz? Co tu dalej zrobić? No przeciwnik myśli. Ja na jego miejscu spróbowałbym czegoś takiego, ale wybicie, odejście hetmanem i potem tutaj opcja wybicia. Albo odejście na F7 nawet. W ogóle naprawdę bardzo mi się podoba jego i pozycja, i gra w ogóle. Goniec się cofnął. Prawdopodobnie taka się tutaj szykuje akcja, więc wybiję jednego pionka, żeby nie mieć tutaj straty na H4, ale on tu będzie chciał mi teraz zasadzić mata. Bo jak zagra tak, ja tu, on tam wejdzie hetmanem i będzie coraz ciężej, słuchajcie. Naprawdę to będzie ciężka pozycja. Muszę spróbować skontrować. Zagramy sobie E5.
No w sumie muszę chyba tak zagrać, dlatego żeby go spróbować przestraszyć, bo jeżeli mi zagra tak, to bym wybił. Przepchał pionka też mądrze. No naprawdę mądrze, dlatego że... Nie no, rewelka. Jestem pod wrażeniem. Jestem pod wielkim wrażeniem. Zastanawiam się teraz nad tym ruchem, żeby skoczek miał dobre miejsce. Wiecie co, tak zagram, z miejsca. Oddaję pionka za to, żeby trochę złapać sobie powietrza. I jeżeli odbije goniec, to wchodzę skoczkiem. Żeby wybić mu z głowy tutaj takie poświęcenia. Ale czy to faktycznie da radę? Nie wiem, ale może to jest też jakaś taka forma obrony, bym powiedział. Pewne rzeczy się w szachach czuję i czuję, że taki ruch muszę zagrać po prostu. Tu jeszcze się pojawia hetman na G6. Ciekawy ruch. Ale wejście skoczkiem chyba jest tutaj obowiązkiem. Bo jak wejdę tu skoczkiem, on w ogóle zbił pionkiem, na jego miejscu zbił gońcem. To według mnie się pojawiła mała niedokładność, bo jakby zbił teraz gońcem, to ten goniec miałby jednak swobodę gry tutaj troszeczkę. A po tych ruchach skoczek też nie będzie atakowany przez pionka, bo już na F6 pionka nie ma i na D pionka żadnego nie ma, więc ewentualnie po wybiciu takim, no wieża wybija, mogę zawsze tu zdwoić, ale nadal czarne uważam, że są ok, tylko że no, mają coraz mniej czasu. A mi tutaj się zaczyna to chyba powoli układać. Zagramy tak. Spróbuję postraszyć. Aha, goniec E8 może być zagrane. I tak po prostu zagrał. Ja muszę wrócić na to swoje miejsce. Nie mam innej opcji. Skoczek C2 stoi bardzo źle. Może C4 teraz, żeby spróbować wybić i grozić goniec B4 później. I tam atakować. Tylko pytanie, czy to nie będzie za późno. W ogóle hetman G6 było zagrane według mnie... moje zagranie było fatalne. Jeszcze skoczek G6 istnieje takie posunięcie. I po wybiciu hetman wybije i będę miał tam opcję wybicia na E6. A jak wieża F6, to tutaj będę miał... O, dobra, zagrał B5, więc skoczek na G6 chyba muszę. I zagram to bardzo szybko. I przyczepię się do tego punktu. Wybicie, wybicie. Jeżeli tak, to tu i odbije pionka. Więc troszkę przybieram tutaj, ale zaraz. Skoczek E4? No powiem wam szczerze, że jak teraz cofnę gońca, to przegrywam. Muszę zbić tu. To wtrącenie chyba jest dobre. Chociaż nie, bo tu i tu. Więc tu odbijam. Poświęcam jakość, dlatego żeby mieć jakąś swobodę gry jeszcze. Jakby się udało skoczka przestawić tu i tu. Nie no, rewelacja ten gość gra w ogóle. Co się dzieje? No, czy ja gram aż tak słabo, bo czy gość gra dobrze? Według mnie gość gra dobrze. Nawet bardzo dobrze. Hetman zagrał na D7. No to teraz tak. Muszę zagrać tu. Atakując pionka bezpośrednio, bo jak hetman tu, to wybije tu. W pionkach 2, 4, 5, 2, 4... On ma pionka więcej. Co się tutaj dzieje? Dobra, wracam hetmanem. Na G6, żeby atakować tu. On zagrał E5. On strasznie dobrze gra. Bije pionka tutaj, tu. Nie, on mi bije. Będę musiał wymienić? Nie zbił. Co tu się wyrabia? I zaczął grać szybko. Przyspieszył. Wieża F1. Schodzę z opcji wybicia. Tutaj wybicie, wybicie. I chyba jakieś takie wybicie. Ale pionek zacznie iść tu, tu. Ojejku. Ja mam przegraną pozycję w ogóle. No wybić muszę. Kompletnie przegraną pozycję. Jeszcze mi zaatakował skoczka, jak sprytnie mi zaatakował. Nie no, słuchajcie. Nie wiem, co mam powiedzieć. Jestem w szoku. Gram tu i bronię skoczka. Bo tragedia pozycja. Bo jak zagram tak, on mi zbije tu, będę musiał aha się zasłonić. No ale to też będę powiązany jak baleron. Co się wyrabia? Gram tak, jeżeli tu, to biję tu i nadal nie będzie mi mógł wziąć skoczka, ale pionki zaczną iść bardzo szybko i bardzo mocno.
Nie wierzę. Słuchajcie, ja mam przegraną pozycję z 800 gościem 50. Ale... nie wiem, co powiedzieć. Co się dzieje w ogóle? Ależ on dobre ruchy wykonuje. Aż za dobre. No tu. No i co? Zbije mi tu. Powinien tak zrobić. No skoczek atakuje tutaj. No to mam teraz opcję wybicia tu, ale to i tak trzaśnie. Jejku, nie mogę tutaj zbić. Aha. Tu to... Tu wieża wchodzi, dostaje mata. Nie, bo tu nawet nie ma obrony. Jak mi zbije tu, to koniec. Przegrywam. Z 850 gościem. On zagrał najlepiej jak mógł. Co tu się wyrabia? No i partia jest przegrana. Partia jest przegrana, no bo teraz jak zagram tu, to dostaję mata. Jak zagram tu, to on mi bije. Albo zagra tak, bez znaczenia. Nie, no tak nie może, bo straci hetmana, ale może najpierw wymienić mi hetmany. Zagrać tu, a tu wybije, no... Dwie jakości. Dwie jakości. Bicie tu, oczywiście. Bicie tu, to bicie tu i koniec. A jak zagram tak, to mi wymieni tu, tu... No dobra, zobaczymy, czy zbije tu. A, zbije, bo grozi mat, ale to może ja wtedy jakiegoś wiecznego szacha dam. Jakaś jedyna nadzieja. Ewentualnie on zbije tu, tu i zagra E3. Wiele możliwości wygrania tej pozycji ma. Minutę ma z hakiem, więc wszystko zdąży. To nawet pięknego mata widzę. Wieża C1, bicie tutaj, tu i E3. Mat w trzech ruchach w ogóle, forsowny. Tak? No tak, jak tu biję, jak się zasłaniam tu, tu i tu. Nie dał mata. Tu grozi mat, więc próbuję dawać wiecznego szacha. Ale jaja, nie wierzę, co tu się stało. Po prostu gość mnie chyba ograł, no i tyle. Kolejny szach. Czy on się tymi wieżami wybroni? Się tak zastanawiam. I gdzie król będzie wędrował? O, już mi się kończą szachy powoli. Zagram tu, to wieża tu. Niesamowite. Może zagrać tak, zobaczymy, czy zauważę, że hetmana podstawiam. No co, zagram tu. On się zasłania i nie mam więcej szacha sensownego. Jakby wszystko szybko wyliczył. Niesamowite. Zagram tak, podstawię hetmana. No to nie ma znaczenia. Zbiję hetmana, się poddaję. Zerknę sobie na analizę od razu tej partii. Przegrana z 850. O co tutaj chodzi? Zaraz zobaczymy analizę. Strzelimy przegląd. No nie, no to wszystko wygląda bardzo normalnie. To wszystko wygląda bardzo normalnie. Ja grałem bardzo słabo, ale zaraz zerkniemy sobie. Analizka. Tak. A że co tu trzeba grać? No skoczek F3. Ok. Skoczek C6. No D4. G. Skoczek F6. Skoczek. Tutaj. Ok. Aha, dlaczego nie zbiłem pionka? Niech mi ktoś podpowie. Właśnie, nie zbiłem po prostu pionka. Roszada. Ok. G5. Przycisnął mnie. H4. No słuchajcie, pobiłem swój niechlubny rekord. Nigdy nie przegrałem z zawodnikiem o tym rankingu. Ale naprawdę wykonywał posunięcie, ja sobie to dokładnie jeszcze przejrzę. Tak. No mam gorszą, no tak, bo pionek i komputer to lubi. Skoczek A5 się teraz zaczyna, zobaczcie. Pierwsza linia silnika, skoczek A5, hop, jest. Ja zagrałem gońcem na B3. To jak ja gram, to już nie ma znaczenia.
Kwestia, co on gra. Teraz skoczek bije B3 jest, albo C6. Gość gra C6. Ok. Każe bić skoczkiem na F4. Aha, to też ciekawe w sumie. Skoczek F4. Skoczek F4. Bicie. Tu. Tu, tu i tak. I grać bez figury? Nie. Nie, no nie zgadzam się. Nie zgadzam się. Skoczek B4. Skoczek zbił. Pierwsza linia. Skoczek zbił. No ale to nie jest trudne posunięcie. No skoczek zbija. AB. I on teraz zagrał A5. Pierwsza linia silnika. A5. Słusznie. Nie wierzę w taką moc 850 gracza. On zagrał 78 partii i ma ranking 850. Jeżeli by grał w ten sposób partię, to by jego ranking wzrósł do, nie wiem, 1800? Może coś koło tego? Nawet więcej. Może 2000, jakby grał w ten sposób? Coś tu mi nie halo. Coś mi tu nie działa. Słuchajcie, teraz pokazuję komputer goniec D7. Pierwsza linia. Hetman E7. No dobra. No ruch w porządku i tak. Wieża E1. Teraz pokazuje goniec D7. I roszadę. Roszadę pokazuje. Dobrze. Zrobił roszadę. Ok. Ja zagrałem goniec D2. I przeciwnik. Pierwsza linia silnika podpowiada goniec D7. Zagrane. Przypadek? Nie wiem. Bicie, to jest akurat ok i zagrałem E5. Dobra, to pierwsza linia silnika. Ja zagrałem pierwszą linię silnika, uwaga. Pierwsza linia silnika, E5. D5 nastąpiło. I E6, szachuś zagrał. Pierwsza linia silnika, wyczute? Wyczute. Na żywo było mówione? Na żywo było mówione. I on powinien zbić gońcem, a zbił pionkiem, druga linia. Okej, okay. Może to było inteligentnie zagrane. Bicie pionkiem jest złe. No bicie tutaj jest, tak jak mówiłem, no lepsze, po prostu lepsze. Podczas partii to było też mówione. Okej, okay, bicie pionkiem, co też daje przewagę, jak widać. Skoczek wleciał, a co lepszego tutaj było? Ja jestem ślepy, słuchajcie. Hetman G6 i odbijałem pionkę. I to jeszcze byłoby do gry. No dobra. Nie widziałem. Czekajcie. A dlaczego ja nie zagrałem tu? Nie wziąłem jakości. Co i tak świadczy o tym, że pozycja czarnych jest super, bo hetman F7 i jak zbijam, to zakładam, że hetman H5. Nie, jeszcze odbicie. I potem grozi hetman H5 i tutaj są niezłe jazdy. To i tak jest bardzo trudna pozycja białych z jakością więcej. Ale w ogóle totalnie ślepota ze mnie. Ale to i tak nie ma znaczenia, jak widać. Zagrałem tu, goniec zagrał, hetman wrócił. Straciłem tempo kompletnie. I poszło B5. Zobaczmy, czy B5 jest rozpatrywane tutaj. No nie jest. Okej, okay, no nie jest rozpatrywane B5. Ale to jest ruch bardzo taki ludzki, normalny. B5, według mnie. Skoczek wleciał. Teraz bicie nastąpiło. Też chyba bicie tutaj silnik wskazuje przy drugim układzie. Druga linia. No dobra, ale to jest do przyjęcia. I skoczek na E4 teraz pokazuje. W drugiej kolejności. Oczywiście trzeba było dać tu silnikowi troszkę pomyśleć. Skoczek E4, wieża F6 jeszcze pokazuje, no ale skoczek E4 ludzkie. Wieża bije, no tak musiałem. Hetman D7 teraz. Słuchajcie, hetman D7. Przypadek? Hetman D6 też można było. Wieża E1, ok. Wieża z F na E8. Bardziej po ludzku teraz zostało zagrane. No fajnie. Hetman G6. Ja jakoś mi się wierzyć w to nie chcę, że zawodnik z tym rankingiem tak dobrze grał. Pomijając fakt, że ja grałem troszkę słabiej,
Ale wykorzystał tutaj wszystkie możliwości. Teraz E5, pierwsza linia, zobaczcie. E5. E5 poszło, bicie. I C5. Według mnie ten ruch jest trudny. Według mnie ten ruch już jest trudny. C5. Bo ja bym tylko to rozpatrywał. To było dobre? Dla silnika gorsze. Ale dla ludzkiego oka całkiem sensowne według mnie. C5. Wieża F1. Bicie nastąpiło. Bicie. I wieża AC8. Co on zagrał? Wieża AC8. Pierwsza linia. Ja zagrałem hetmanem na G6. I teraz wieża C6. Wieża C6. Pierwsza linia znowu. Hetman na D3. I teraz hetman D5 pokazuje. Co zagrał przeciwnik? Hetman D5. Moi drodzy, wiecie, co chcę przez to powiedzieć? To było inteligentne granie. Chyba. Chyba. Nie wiem. Ale na to wygląda. Gość z takim rankingiem w ten sposób grał, to no, czeską rozstrzygnie. Teraz zobaczymy. Tak. Nastąpiło teraz E4. Znaczy nie, E4 silnik pokazuje. On zagrał co? E4. Tu już jest bardzo duża różnica w ruchach. Ponad połowa. Minus 9 na E4. B4 też jest dobre, ale lepsze E4. No więc pocisnął. Zbiłem. No to już błąd, tak? No i najlepsze mat w 12 goniec zbił. Po ilu sekundach? Po 18. Ciekawe. Wieża F2. No to tutaj już nic łatwiejszego jak bicie. Król F1. Wow, słuchajcie. Tu naprawdę na wiele sposobów można by było wygrać. Człowiek to prawdopodobnie by zbił hetmana, zagrał E3 i cieszył się z przewagi wieży. Przewagi ponad wieży. A on zbił hetmanem na D2, licząc na to, że tutaj, no, ludzkie oko mówi, będzie wieczny szach, no ale jak widać nie było. A to, czy to był mat w trzech ruchach? Dobrze ja to policzyłem? A nie, nie był, przepraszam. Tutaj coś mi się ubzdurało. Tak, tak, a i E3 mi się ubzdurało, bo jest bicie tutaj jeszcze. Dobra, mata nie było. Zwracam honor, mam nadzieję, że to zostało wyjaśnione. Tak, szach. No król zagrał na F8. Szach, król G7, jedyne. I tu podstawka. I po ile sekundach zbił? Po 7 sekundach zbił. Ciekawe, naprawdę ciekawe. Po 7 sekundach zbił. No dobra, tu już partia się skończyła po hetman D7. Moi drodzy, nie wiem, co wam powiedzieć. Dzisiaj tak nietypowo z odcinkiem speedruna. No zobaczymy, jak to się rozstrzygnie. Ja jeszcze sobie zerknę tylko, czy dostałem może jakieś powiadomienie. Bo dziwnie mi to bardzo wygląda. No nie, tutaj jeszcze jest wszystko ok. Ciekawe, czy gość grał uczciwie. Zagrał ze mną partię, już więcej nie zagrał. Ciekawe. No bardzo ciekawe. A zobaczę tutaj partię, jaką rozegrał. Przegrał bardzo szybko zresztą. Dziwne. Ale debiut nieźle tutaj, solidnie pogrywa sobie. Bicie, bicie. Przewaga. Dlaczego nie zbił wieży? Nie wiem. Słuchajcie, czy on grał naprawdę tak dobrze? D3? To D3 to jest słabe. Ze mną takich ruchów nie wykonywał. Szach, C3, goniec. Bicie. Długa. Bardzo dziwne. Ludzkie oko, mówię, wymieniam hetmany. Mam przewagę. Tak, tak. Co? Hetman tu zbił, a on co zrobił? Hetmanem. Zobaczcie, on zbił hetmanem i podstawił sobie mata. No ciekawe. No bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe, że nie zbił królem. A ze mną widział takie dobre posunięcia. Nie wiem. Zostawiam, słuchajcie, to do rozstrzygnięcia przez czeską.
Pewnie coś tam się według mnie powinno pojawić. Nie mam pojęcia. Dobra, moi drodzy, dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym speedrunie. Cześć.